Witam Was serdecznie. Kolejne spotkanie w Lang Teamie, kolejne spotkanie z Czesławem Langiem. Witam Cię, Czesławie. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Czesławie, niedawno miałeś imieniny, dostałeś specjalne prezenty. Pokażmy, co jest z tej okazji. Powstało coś takiego. Niespodzianka od żony, właśnie taki plecaczek, ale jeszcze jest bardzo fajna, pamiątkowa koszulka. Zobaczcie, to jest medal olimpijski, tak wyglądał. O. Tak tego o medal olimpijski, a tu z tyłu są najważniejsze takie moje, jedne ze zwycięstw, trofeo Baraki z Leszkiem Piaseckim, później mamy kilometro Mestre, to taki ze startu zatrzymanego kilometr z centrum Wenecji, tam miałem wielką satysfakcję, bo było 30 najszybszych kolarzy świata, ja na kilometr ze startu zatrzymanego zrobiłem minuta 0,4. Ten rekord był dopiero pobity przez Mario Cipolliniego po 14 latach, także miałem tam taki gaz, a to było właśnie po trofeo Baraki od razu. Tirreno Adriatico, prolog też tutaj, no w pięknym stylu wygrałem, bo pokonałem 9 mistrzów świata. Tour de Pologne, no to już tutaj u nas, medal olimpijski w Moskwie, a Tour de Vaucluse to też był taki fajny wyścig, bo to była konfrontacja amatorów z zawodowcami i tutaj pod Mont Ventoux, tą sławną górę, odjechałem z 14 zawodowcami jako amator, urwałem tych zawodowców, ich przyjechałem na solo na metę, wygrałem cały wyścig i górę. Także takie... Zawodowcy tego nie lubią. No i tutaj jeszcze Tour de Pologne. A tutaj mamy tak, 95. urodziny, 90. edycja i 30 lat, jak my jako Lang Team organizujemy Tour de Pologne. 95. urodziny, ale nie Czesława, Tour de Pologne. Nie, Tour de Pologne. Mam nadzieję, że dożyję. Tego ci życzę, Czesławie, z okazji tych imienin. No i teraz kolejny prezent, czyli zbliża się Tour de Pologne. Myślę, że patrząc na listę startową, no to też ładny dla Ciebie prezent. Na pewno tak, na pewno tak. Taka obsada godna tej rocznicy, 95. urodzin, 80. edycji. Naprawdę zapowiada się piękny wyścig, jeżeli chodzi o obsadę, ale to już od wielu lat mówimy, że Tour de Pologne to jest już no, top topów. Od strony sportowej nic więcej nie możemy zrobić. Oczywiście nie będziemy mieli takich gór, jak mają Francuzi czy Włosi, chociaż raz żeśmy zrobili, jak był 70. jubileuszowy Tour de Pologne, pojechaliśmy do Włoch i mieliśmy Madonna di Campiglio, Meta i Passo Pordoi, 2200, kultowa góra we Włoszech, także nigdy nie mów nigdy, prawda? No ale te góry, które mamy tutaj, też można było ułożyć piękną trasę, bo przygotowaliśmy Tour de Pologne, mamy 3 etapy płaskie dla sprinterów, to jest Poznań, Opole i Kraków, ale mamy też 3 etapy bardzo wymagające, górskie, bo już drugi etap kończy się na Orlinku, wcześniej przejeżdżamy Sosnówkę, no i Orlinek, no już taka myślę, że tam będzie widać, kto przyjechał walczyć o klasyfikację generalną. Następny etap z Zabrzycha do Dusznik-Zdroju, gdzie mamy piękne przełęcze do pokonania, bo mamy Walim, Srebrną Górę, Przełęcz Jugowską, Zieleniec w końcówce, no i później na Jamrozowej Polanie taka ścianka, gdzie specjalnie został włożony asfalt przez gospodarzy Dusznik-Zdroju, przez gospodarzy Centralnego Ośrodka Sportu, także na pewno będzie bardzo ciekawa, inna meta całkiem od wszystkich. No i też ten etap, który się będzie kończył w Bielsku-Białej, ponad 3000 metrów na różnica wzniesień i też meta wymagająca. Pamiętam, jak tam Michał Kwiatkowski wygrywał, jak wygrywał mistrz olimpijski. Karapas. Także na pewno zapowiada się bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, interesujący wyścig, że pościgają się sprinterzy, pościgają się górale. No i oczywiście czasówka w Katowicach, gdzie ona może decydować o tym, kto wygra całą klasyfikację generalną, bo czasówka zawsze jest takim etapem prawdy, czyli jesteś ty, twój czas, twój rower, ile masz, tyle jedziesz. No, widzieliśmy to w tym roku i na Giro, i na Tour de France. Dokładnie, dokładnie, że jest bardzo ważnym etapem. Tak, powiedz mi, z czego jesteś najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o tą trasę tegoroczną? Z całej trasy jestem bardzo zadowolony. Zadowolony jestem z atmosfery, która panuje wśród miast startowych, etapowych, premii na całej trasie. Bardzo jestem zadowolony ze współpracy z policją, ochotnicze straże pożarne i tak dalej, ze zrozumieniem, bo to jest jednak duże wyzwanie, organizacja etapowego wyścigu kolarskiego, jaki on by nie był. To jest największe takie wyzwanie, jeżeli chodzi o organizacji imprez sportowych. Nie ma trudniejszego wyzwania. No, zobaczcie, my mamy w samej scenografii 20 tirów, żeby to miało swój wygląd, żeby było bezpieczne. Z Belgii, z firmy Boplan, wspólnie tutaj z firmą Drutex, ściągamy prawie 8 tirów specjalnych wygrodzeń. Te wygrodzenia, które prowadzą do mety,
żeby no, nie powtórzyła się taka sytuacja, gdzie był faul w Katowicach, chyba jako jedyny wyścig wieloetapowy. Mamy te płotki Boplan na mecie, 300 metrów po jednej stronie, 300 po drugiej, za metą, czyli to ma swój piękny wygląd, bardzo bezpieczne, też brama mety i cała ta oprawa to jest bezpośrednio ta, która jest na Tour de France, firma Boplan przyjeżdża tutaj, robi, także podpieramy się takimi rzeczami, bo no, organizacja takiego wyścigu to jest przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też odpowiedni poziom tego wyścigu. My staramy się zawsze być jeszcze o krok do przodu. W Polsce są super hotele, 4-5-gwiazdkowe, super bezpieczeństwo, jak się spojrzy, bardzo dobre drogi, bo jak jechaliśmy na przykład ostatnie dwa etapy, województwo lubelskie, podkarpackie, wszędzie nowe asfalty, wszędzie nowe drogi. No cudowna... Ci, że rozmawiałem nawet ostatnio z uczestnikiem Race Around Poland, tego takiego, tak, wiesz, ultra. I też mówił, że to był Włoch i mówił, że jest zaskoczony. Mówił, że macie dużo lepsze drogi niż we Włoszech. Tak, a przede wszystkim mamy cudowną publiczność, dla której to robimy, prawda, Adasiu? Dla nich to robimy, jak na ubiegłym Tour de Pologne na 7 etapach, około 1200-1300 kilometrów, łączna widownia, którą zgromadził Tour de Pologne, czyli ludzie, którzy wyszli na starty, premie, mety, no to było ponad 3 miliony ludzi, czyli jest dla kogo robić, jest komu dać tą radość, wszędzie jest święto narodowe, biało-czerwone flagi, radość, jeszcze w tym roku, patrząc na obsadę wyścigu, myślę, że jeszcze bardziej będziemy to mogli świętować i no bardziej właśnie, się cieszyć. No właśnie, bo to jest, Czesław, to też chyba taki prezent, bo 18 Polaków w tym wyścigu, łącznie z Michałem Kwiatkowskim i Rafałem Majką, którzy właśnie przejechali Tour de France w świetnym stylu, no to jest coś, co polscy kibice będą uwielbiać. Tak, tym bardziej, że nikt nie będzie nam zarzucał, że po co Tour de Pologne, jak Polacy nie mogą startować. Mamy dużo często takich zazdrosnych głosów i jakichś takich ludzi, którzy nie rozumieją w ogóle na czym polega rozwój danej dyscypliny i budowanie prestiżu. No i cieszę się bardzo, że mamy 18 Polaków, mamy reprezentację Polski, mamy Michała, mamy Rafała, no ale również w tych grupach, którą prowadzi Piotr Wadecki, jest Kamil Małecki, Szymon Sajnok, jest Alan Banaszek, także no, będą mogli, mogli się tutaj przed swoją publicznością zawodnicy pokazać i myślę, że to jest no, taki dodatkowy bonus. No na pewno tak, bo jednak ci kibice najbardziej czekają na Polaków, choćby jaka gwiazda nie przyjechała, bo tak, będzie przecież i Geraint Thomas, i Sivakov, i Ikita, i Wellens, no dużo jest tych nazwisk mocnych, że Almeida, tak. No to jednak kibice najbardziej na Polaków czekają. No tak, ja też najbardziej czekam na Polaków, bo się kibicuję swoim. Także na pewno tak. Oczywiście nie możemy się tylko koncentrować, jak nie wiem, coś nie wyjdzie, o nos nam spadnie na kwintę i tak dalej. Wyścig, każdy wyścig ma swoje emocje. Widzimy, jak na przykład no, niedawno skończył się Tour de France, gdzie kibice no, nie mieli Francuzi swojego Francuza, który wygrywa, tłumy ludzi, prawda, kibicowało zwycięzcom, kibicowało kolarzom i to myślę, że dlatego ta dyscyplina ma ten urok i ma tą siłę, bo kolarstwo jedzie do ludzi. My przejeżdżamy przez 500 miejscowości w całym kraju prawie, mówimy ile milionów ludzi wychodzi na te ulice, ludzie się identyfikują z tym, a do tego taką drugą ścieżkę, którą otworzyliśmy już można powiedzieć trzeci czy czwarty rok rzędu, gdzie no, oprócz oczywiście tych największych emocji sportowych, bo Tour de Pologne już wyżej nie możemy sportowo, już tam jest, gdzie Tour de France, gdzie Giro, mamy te same regulaminy, te same zasady, takie same nagrody i tak dalej, ale brakowało mi zawsze, tak patrząc na te wielkie, szczególnie na Tour de France, takiej większego zaangażowania nie tylko sportu, ale też promocji miejsc, przez które się przejeżdża, pokazywania tych miejsc i tak dalej. I jak od 3 lat wprowadziliśmy transmisję od startu do mety, mam 5 godzin transmisji, oczywiście sport jest najważniejszy, ale również my poznajemy Polskę, to widzieliśmy, co się działo ostatnie 2 lata, że Polacy nie wiedzieli, jak wygląda Roztocze, że w Bieszczadach jest tak pięknie, że drogi są, że hotele, że można jeść. Teraz jakbyś pojechał na Roztocze, to masz tłumy warszawiaków, którzy przyjeżdżają z rowerami i śmigają tam, tłumy rowerzystów, bo jest gdzie jeździć i Polska jest piękna. Nie obawiałeś się tego terminu tegorocznego, że może być różnie z tymi składami? Nie obawiałem się. Bo dlaczego? Tu Tour de France, dlatego, tu Mistrzostwa Świata. Wiesz, Adasiu, jak spojrzysz, każda drużyna World Touru ma 30 zawodników, prawda? Każdy zawodnik się chce gdzieś ścigać, chce się gdzieś pokazać, zdobywać punkty, bo przecież tu się tak samo zdobywa punkty jak na innych wyścigach World Tourowskich. Czyli każdemu zależy. No, nie po to
zawodnik trenuje, żeby siedział na ławie rezerwowy, tylko żeby wystąpił w tym meczu, prawda? Tak samo tutaj, nie po to kolarz trenuje, żeby trenował i się nie ścigał, więc na pewno ci zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżają, to są zdeterminowani, chcą wyniku, chcą się pokazać, a potem Tour de Poniż pokazał, że odkrywa nowe gwiazdy, także zobaczymy, co tutaj, oprócz tych nazwisk, które powiedzieliśmy, no, pokażą się te zawodnicy, których może w ogóle nie widzieliśmy, nie pamiętamy, nie znamy jeszcze, bo są nieodkryci i będzie naprawdę piękna walka między tymi już gwiazdami, a między tymi, którzy chcą być gwiazdami. To który etap rozstrzygnie według Ciebie o generalce? Gdzie ta walka będzie, gdzie można zrobić największą przewagę? Ja myślę, że te etapy górskie, ten Karpacz już pokaże, jak w jakiej dyspozycji ktoś przyjechał, bo my Karpacz jedziemy Sosnówkę, ale później jedziemy taką drogą, ulica Myśliwska chyba, z boku. Nie jedziemy tą starą drogą, taką szeroką do Karpacza, tylko jedziemy wąską drogą, gdzie są takie zalby, prawie 20% mają niektóre ścianki, także może się tam ktoś zdziwić, że tak jest, że tak jest. No i później trzeci etap uważam też bardzo piękny, to jest takie moja perełka. Naprawdę tutaj bardzo chciałem, żeby ten etap zrobić na Dolnym Śląsku i myślę, że naprawdę będzie bardzo piękny. No i to jest też ta końcówką też się ktoś może zdziwić. Też się może zdziwić, bo to podobna końcówka jak w Przemyślu. Nie? A jeszcze wcześniej masz Zieleniec w końcówce, czyli jak ktoś tam drużyna mocno pociągnie, 8 km zjazdu i od razu zalba. Czyli jeżeli tam ktoś będzie chciał przeprowadzić taki zdecydowany atak, to ma gdzie. Ma gdzie, ale wcześniej też na tych przełęczach, na tym jest naprawdę gdzie zmęczyć rywala i gdzie zrobić taką selekcję naturalną. No oczywiście, jeżeli będzie mało, to jeszcze mamy Bielsko. No i później w Katowicach ten etap jazdy indywidualnej na czas. Myślę, że też jeżeli tam będą takie sekundowe różnice. Tak, różnice, to na pewno tutaj ten etap będzie decydował o tym, kto wygra. Kto jest Twoim faworytem? Kto jest moim faworytem? Nie mogę mówić jako organizator, ale mogę... Nie tak wczoraj zapytano w kanale sportowym, powiedziałem, że ja liczę na to, że Rafał z Michałem nam zrobią po prostu ja tak show ja i mogę Michał powiedzieć... kiedyś powiedział, że nie przyjeżdża do Polski, jak nie jest gotowy na wygranie. No właśnie, dlatego będę kibicował na pewno Michałowi i Rafałowi, to będzie w moim sercu i będę im kibicował z tego serca. No a wyścigi widzimy, jakie są. No wyścig to są szachy na kółkach, prawda? Tak jak jest taki, polecam wszystkich, jak nie oglądaliście, chcecie zbliżyć się trochę bliżej kolarstwa. Na Netflixie powstał taki chyba 6-odcinkowy, bardzo fajny dokument na bazie Tour de France, gdzie przybliża nam kolarstwo, bo nawet my często zapominamy, na czym polega, nie wiem, klasyfikacja generalna, na czym polega siedzenie na kole, jak się też zmieniła cała taktyka jazdy, gdzie ty musisz pracować dla kogoś i nieraz mógłbyś etap wygrać, a musisz poczekaj, bo twój lider, który walczy o klasyfikację, na czym to polega? No i myślę, że żeby wygrać taki wyścig, to właśnie te wszystkie klocki, ta cała układanka musi się ułożyć. Musisz być w dobrej formie, musisz dobrze regenerować siły, musisz dobrze zjeść, żeby się nie zatruł i tak dalej. Musisz mieć dużo szczęścia, żeby nie być gdzieś w jakiejś kraksie, bo widzicie, że kraksy to jest chleb codzienny kolarzy. To nie jest, że a kraksa była. Ja pamiętam, jak się ścigaliśmy z Piaskiem razem w tym peletonie, to nieraz były takie lata, że 15 razy się przewróciłeś, 10, jedna rana się nie wygoiła, już się druga zaczynała. To jest normalne, tylko trzeba też umieć przewracać się, dlatego całą zimę trenowaliśmy jakieś przewroty, jakieś... No właśnie, te przełaje kiedyś to była przełaje, zabawy rowerowe, jazda po śniegu, jazda na ostrym kole, wjeżdżanie na Morskie Oko i tak dalej. Przez 2-3 miesiące cała kadra, jedna, druga była w Zakopanem i tam te, jak się przewróciłeś na lodzie, na śniegu, ale już miałeś ten odruch przewrotki, także na pewno tutaj trzeba unikać tych kraks, bo kraksy często, tak się nam wydaje, a tam się poobijał trochę, ale te wylewy, które są wewnątrz, te wszystkie mikro naczynka, mikrourazy i tak dalej, to bardzo czujesz. To praktycznie przez 3 dni jedziesz tak, jakbyś w 100% formie, to tej formy masz 70%. Musisz to wszystko się zagoić, musi dojść do siebie, musisz odzyskać siły, żeby dalej to pracowało, bo przecież zobaczmy, organizm kolarza to jest taka machina, jak ty chcesz wygrać, naprawdę, że nie wiem, tętno masz 200 uderzeń na minutę i trzymasz to przez jakiś okres, jedziesz na granicy
swoich możliwości. To jest naprawdę walka. Walka z samym sobą, z rywalem, pokonywanie własnych słabości. No i to wszystko się tak musi poukładać, żebyś był akurat w tym momencie w dobrym miejscu, żebyś się nie przewrócił, żeby być w dobrej ucieczce, gdzieś w dobrym miejscu, jeszcze mieć tą siłę do tego, żebyś walczył, nie? Tak, nie ma jeszcze książki wyścigu, ale analiza całej trasy. Ale już na naszej stronie jest. Listy, na stronie już jest, tak, na stronie już jest. Nie ma jeszcze fizycznie, na stronie jest. Możecie sobie zajrzeć. Możecie spojrzeć o jakiej porze, bo też często ludzie pytają, o której będzie u nas, to wszystko jest. Natomiast ja Wam obiecuję jeszcze analizę listy startowej, analizę całej trasy w osobnym filmie. Dziś chciałem po prostu jeszcze, co powiem Czesławo, bo Czesław, tak się czasem wydaje, że przez tyle lat to robisz, no, że właściwie mógłbyś usiąść i ta machina się sama kręci, a Ty jesteś ciągle w biegu. Nie jest tak. Ciągle się robi tak, jakby to pierwszy raz się robiło. Słuchajcie, nigdy nie można wpadać w rutynę. Zawsze wszystko trzeba, tak samo jak nawet siadam z kimś i mówię Tour de Pologne, to tłumaczę, co to jest ten Tour de Pologne, bo nie każdy wie, nam się wydaje, bo jesteśmy w tym temacie i tak dalej, ale tutaj no, naprawdę trzeba wytłumaczyć, powiedzieć, zachęcić, czy to sponsora, czy to miasta, gospodarzy i tak dalej. Ale też dodamy, Adasiu, tutaj zaprosimy wszystkich chyba na niedzielę do Karpacza, żeby wziąć udział w Tour de Pologne amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Start będzie i zbiórka Hotel Gołębieski. Tam chyba już będzie można, my startujemy chyba o 11, ale już od rana będzie jeszcze jakieś zapisy i tak dalej, ale powiem Wam, że już teraz jest ponad 2200 uczestników i ludzie dzwonią, więc otworzyliśmy dzisiaj specjalne jeszcze takie okienko na 24 godziny. Kto nie zdążył się zapisać, to jeszcze możecie wejść na naszą stronę, zapisać się, wystartować, bo naprawdę będzie wielka frajda. Jedziemy 4 razy pod Sosnówkę i później finiszujemy pod Orlinek, tam gdzie za chwileczkę pod nas będą wjeżdżali kolarze zawodowi. I tutaj jak się ścigamy, jak jedziemy, to jedziemy w swoich grupach wiekowych. Jak ktoś ma 60 lat, to jego czas jest porównywalny do tych zawodników, którzy mają 60 lat. Panie osobno klasyfikowane są, mężczyźni osobno są klasyfikowani, czyli jedziemy razem, ale mamy swój czas, który nam pozwala określić się, nie wiem, no nie będziemy się równali z 20-latkami, no bo co, żeśmy tam już przeżyli w swoim życiu, prawda? Dlatego wyrównane są szanse. W tym wyścigu też i policja będzie miała swoje mistrzostwa Polski, wystartuje mocna reprezentacja policji, państwowych straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych, także też im dajemy możliwość osobnej klasyfikacji, niech walczą tam między sobą. Też sponsorzy wystawiają duże reprezentacje, także na pewno będzie się działo dużo i także zapraszam Was wszystkich też do wzięcia udziału w tym Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. A już tak kończąc, dzieci i młodzież, dla Was przygotowaliśmy Tour de Pologne Junior. No właśnie, bo to też Tour de Pologne Junior. Jest. Tak, jest. Zaczynamy też na naszej stronie. Wejdźcie sobie, zobaczcie. Z tego co wiem, to już są wszystkie zapisy zamknięte. Jest na full, ale cieszę się bardzo, że tyle dzieci, tyle młodzieży będzie mogło wziąć udział w tej imprezie, bo ja sam pamiętam, dlaczego tak bardzo przywiązuję wagę do tej imprezy. Bo sam mając, nie wiem, 12-13 lat, wystartowałem w takim małym wyścigu pokoju, gdzie to organizował klub Basztabytów, szwagier Jerzy Siluta tam wystawił mnie w reprezentacji, przyszły szwagier, bo jeszcze nie był szwagier, był nauczycielem wychowania fizycznego. No i tam popchnąłem bakcyla kolarskiego. Gdyby nie wziął udziału w takiej imprezie, to może bym się nigdy nie ścigał. A spodobało mi się, pokochałem to i myślę, że wielu, wielu zawodników, którzy biorą udział właśnie w Tour de Pologne Junior, pokocha to kolarstwo, pokocha jazdę na rowerze. To jest też memoriał Mariana Więckowskiego. Pamiętamy wielkiego trenera, takiego patrona właśnie dzieci i młodzieży. On te dzieciaki z całej Polski garnął, zawsze mnie namawiał, róbmy to. To były nadzieje olimpijskie i tak dalej. Cztery takie fajne etapy dla dzieci i młodzieży, także myślę, że będzie frajda. Mamy całą piramidę, Adasiu. No od dzieci przez zawodowców do weteranów. To jest super. Do weteranów, do amatorów. Zapraszamy wszystkich, jak widzicie, dla każdego się coś znajdzie. Zapraszamy serdecznie na Tour de Pologne. Zobaczymy się na tym wyścigu. Ja też tam dojadę. Czesław jak zwykle będzie czuwał nad wszystkim. Także słuchajcie, Tour de Pologne już za kilka dni rozpoczyna się w Poznaniu i mam nadzieję, że do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia na trasie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.